Seniorzy skupieni przy Polickim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 25 maja obchodzili uroczyście Dzień Mamy. Przy biesiadnych stołach zasiedli członkowie oraz zaproszeni goście i samorządowcy. Wszystkim paniom, które są matkami, życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, a tak jak zostało powiedziane, często się tutaj spotykacie. Dlatego w imieniu Zarządu Powiatu przyniosłem dla Was kawy, herbaty i ciastka, żeby te spotkania Wam umilić. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Podczas uroczystości obecne były także gospodynie ze Stobna oraz Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość, które w najbliższym czasie planuje podjąć współpracę z Polickim Związkiem. Jako mamy i ojcy zrobiliście dużo dla swoich dzieci, dla Polic, dla naszego powiatu, więc bardzo to doceniamy i chcemy zrobić dla Was dużo przyjemnych rzeczy. Chcemy dowiedzieć się, czego sobie życzycie i co możemy dla Was zaproponować. Integracja seniorów z różnych miejscowości powiatu polickiego to wyjątkowa okazja do nawiązania nowych znajomości i wymiany doświadczeń życiowych. Tego rodzaju wydarzenia nie tylko umacniają więzi społeczne, ale także służą wzajemnemu wsparciu. Wspólne tańce, śpiewy i zabawy tworzą atmosferę przyjaźni i serdeczności, dzięki czemu każdy uczestnik czuje się częścią większej społeczności. Integrację seniorów od lat finansowo wspiera powiat policki. Imprezy integracyjne, tak jak Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Kobiet, wszelkie święta wielkanocne, Bożego Narodzenia, Dzień Osób Niepełnosprawnych, seniora, Dzień Policji, teraz będziemy obchodzić wspólnie z Stowarzyszeniem Emerytów Policji. Spotykamy się często, w każdą jedną sobotę, dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Nie zawsze są to obfite stoły zastawione, ale cieszymy się wszystkim, co mamy na stole. Przede wszystkim tym, że możemy wspólnie przebywać razem, cieszyć się życiem i czuć się zawsze młodym. Dzień Matki obchodzimy od 1914 roku i jak się okazuje, Polska to jedyny kraj na świecie, który świętuje 26 maja. Dzień ten ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. Członkowie stowarzyszenia starają się celebrować każde ważne święto, a przy okazji mogą oderwać się od codziennych obowiązków, potańczyć i pożartować. Taka ładna, taka taka ładna.